Szanowni Państwo, jesteśmy w tygodniu już praktycznie przed Państwa ostateczną decyzją. Podejmiecie ją 13 października. Jeszcze zapewne rozmawiacie w swoich domach, zastanawiacie się, na kogo oddać głos. Ja proszę Państwa o zaangażowanie się w to myślenie, takie bardzo pozytywne dla Turku i dla regionu tureckiego i dla całego subregionu. Musimy myśleć o kandydatach, którzy dają nową perspektywę i pewną przyszłość regionowi. Propozycja, którą Państwu prezentujemy, Dolina Energii, Wielkopolska Dolina Energii, jest taką przepustką do lepszej przyszłości, a daliśmy dowód na to, że ta Wielkopolska Dolina Energii staje się faktem, chociażby poprzez sprowadzenie tutaj inwestora, jakim jest Kawasaki. Ze zdumieniem odebrałem ostatnio informacje, które się pojawiły w przestrzeni medialnej Turku na jednym z portali, poddające wątpliwość to, czy ta inwestycja dojdzie do skutku, bo przecież trzeba decyzji środowiskowych, bo trzeba przecież uwarunkowania, bo przecież tak jakby chciał ktoś w Turku, ażeby ta inwestycja nie wypaliła i namnaża kłopoty, które są tak naprawdę normalną procedurą, którą trzeba przejść i przez którą firma i burmistrz przejdą. Zdumiewa mnie postawa w tym momencie mojego kolegi, posła Ryszarda Bartosika, bowiem no, już pierwsze nasze działanie, kiedy uruchomialiśmy Wielką Polską Dolinę Energii, było nacechowane takim, a to się nie uda, to po co, a to niemożliwe. I teraz jakbym słyszał te same słowa na tym portalu tureckim, to niemożliwe, to się nie uda, to się uda. Tylko bądźmy razem. Ja proponuję jedno. Załóżmy taki pakt ponad podziałami. Jednoczmy się w działaniu dla Turku. Ja chciałbym zaprosić, jeśli taka będzie wola wyborców, jeśli 13 października będzie mi dane, że będę posłem RP w następnej kadencji, to zobowiązuję się do powołania zespołu parlamentarnego do spraw Wielkopolski, w tym Wielkopolski Wschodniej. Będziemy regularnie spotykać się właśnie z udziałem ministrów, z udziałem organów centralnych i naszych samorządowców w Sejmie, po to, ażebyśmy o problemach naszego regionu mogli rozmawiać bezpośrednio i lobbować na rzecz naszego regionu. I nie działajmy wtedy partykularnie, że moja chata z kraja. Nasza chata wspólna to jest, a nie chata z kraja i rozumiem i chciałbym apelować o to, żebyśmy trochę uwierzyli w siebie i w nasz region. Turek może być i będzie miastem rozwijającym się właśnie dzięki koncepcji między innymi Wielkopolskiej Doliny Energii. Ja dokładnie tak samo jak pan poseł Tomasz Nowak. Stworzyliśmy coś, co jest naprawdę świetnie widziane w Brukseli, czyli pakt pomiędzy przedsiębiorcami, samorządowcami, organizacjami pozarządowymi, posłami, wszystkimi, którym leży na sercu Wielkopolska Wschodnia, a tym bardziej Turek. W związku z tym zapraszamy do tej współpracy i każde działanie jest działaniem dla mieszkańców. Bez względu na to, kto jest autorem tegoż działania, zapraszamy serdecznie do współpracy. Tu powiem, bo hasło naszej pani premier, kandydatki na premiera, współpraca, a nie kłótnie, jest czymś, co powinno przyświecać nam zawsze i będziemy do tego dążyli. Ja powiem jeszcze jedną rzecz. Tu także w całym powiecie tureckim mamy wiele sukcesów. Przykona jest przykładem świetnych inwestycji. W tej chwili Turek. Turiszków swego czasu zarządzany przez Grzegorza jest też ważnym miejscem. Róbmy wspólnie pewne działania, samorządy, posłowie, organizacje pozarządowe i mieszkańcy, a wtedy osiągniemy wielki sukces i Wielkopolska Dolina Energii takim sukcesem jest. Grzegorz, ty się chcesz? Tak, ja bym chciał zaprosić do głosowania na tych wyborach na moją osobę i członków Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że członkowie, kandydaci no, są doświadczonymi osobami, tak jak poseł Nowak, jak pan Maciej Sytek. I Grzegorz Ciesielski.
To są osoby, które w wielu przypadkach pokazały, że potrafią dużo zrobić i dużo robią. Ja się też od nich uczyłem, między innymi poprzez to, te działania udało się pewne rzeczy zrobić, choćby w Tuliszkowie, jak miałem do tego okazję. Mogę tu przypomnieć jeden ze sztandarowych ostatnich pomysłów, które były, to energia fotowoltaniczna. I dzisiaj już mieszkańcy z tej energii korzystają w Tuliszkowie i mają znacznie niższe rachunki. I myślę, że to jest droga, którą trzeba iść nadal i w tym kierunku będę, jeżeli zostanę posłem, jeżeli mnie Państwo obdarzycie zaufaniem, działał, aby można było jak najwięcej tych energii odnawialnych stworzyć na terenie naszego kraju, naszego powiatu, bo to jest przyszłość i konieczność. Ale też myślę, że dość ważnym tematem, który jest do załatwienia, to jest cały czas szpital w Turku. Nie może być tak, że z kadencji na kadencję długi tego szpitala cały czas rosną, a personelowi szpitala się praktycznie nie poprawia. Ja mogę coś powiedzieć na temat służby zdrowia i powiem tak, że mamy bardzo dobrych lekarzy, bardzo dobre pielęgniarki, trzeba ich tylko odpowiednio wyposażyć jeszcze w narzędzia, w odpowiednie wynagrodzenie i nasza służba zdrowia naprawdę może być tak, jak powiedział marszałek Terlecki, jedna z najlepszych w świecie. Tylko że rzeczywiście powinna być jedną z najlepszych, ale to jest wyzwanie, które przed nami stoi. To jest najważniejsze wyzwanie polityczne na nadchodzącą kadencję, naprawa służby zdrowia, która jest w tej chwili w opłakanym, katastrofalnym stanie. To jest zwiększenie nakładów do ponad 6% w tej chwili procent od przyszłego roku, a w przyszłości do 6,5, 6,8. To w każdym razie trzeba wstawiać zdecydowanie na zwiększenie właśnie spraw finansowania i reorganizacji. Nie może być tak, że na SOR-y się zwozi ludzi z lekką gorączką i ludzi w stanie krytycznym. To, co zrobił minister Radziwiłł, to jest po prostu likwidacja tak naprawdę sprawnych SOR-ów. Tak samo jak całe to ryczałtowanie szpitali, które doprowadziło do tego, że w tej chwili do zapaści, do złych wycen procedur, do przyznawania środków za rok ubiegły, na wysokości roku ubiegłego, nie zważając na to, że wzrosły i ceny, ale i też rozszerzyła się na przykład oddziały szpitala, zwiększyły się zakresy i tak dalej. Największym wyzwaniem też, przed jakim stoimy, zaczyna się sezon. Szanowni Państwo, 67 tysięcy co roku ludzi umiera w Polsce, Polaków. Ginie, umiera miasto wielkości Gniezna. To jest dramat spowodowany smogiem. I walka o czyste powietrze też będzie kolejnym priorytetem, łączącym się właśnie ze zdrowiem. Chcemy doprowadzić do tego, żeby za pieniądze unijne, które są, leży 100 miliardów złotych na kupce i czeka. I one są zupełnie niewykorzystane. Te 100 miliardów, co roku powinno być 10 miliardów, a PiS wykorzystuje nie kilkaset po kilkaset tysięcy złotych. Zaraz Maciej Sytek powie dlaczego, natomiast ja tylko dwie sprawy. Czyli uruchomimy ten fundusz europejski, uruchomimy program Czyste Powietrze i wprowadzimy do 2025 roku 1 000 000 instalacji fotowoltaicznych na domach Polaków. I to jest właśnie to, co powiedział Grzegorz. Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadził taki właśnie projekt parasolowy, z którego skorzystało bardzo wiele gmin Wielkopolski Wschodniej. I dzisiaj, tak jak powiedział, ludzie już się cieszą, bo płacą niższe rachunki, ale także mniej emitują do atmosfery. To jest w tej chwili dla nas priorytet. My w swoim programie mówimy o tym, że do 2030 roku wyeliminujemy wszystkie piece na węgiel. Proszę Państwa, tak naprawdę nie palimy polskim węglem, palimy po prostu rosyjskim węglem. Nie dość, że musimy płacić, wywozimy pieniądze za granicę i nie wspieramy tego, o czym mówi cały czas rząd, a właściwie tylko mówi, czyli wspiera górników, ale jeszcze zatruwamy naszych obywateli obcym węglem. I podstawową kwestią jest wyeliminowanie tychże kopcących pieców i pójście w takim kierunku, żeby
energia odnawialna, pompy ciepła, to wszystko, co może być nowoczesne i zapewnić wyeliminowanie kopciuchów. Bez sensu troszeczkę jest tak, że my dzisiaj z jednej strony mamy kopciuch i z drugiej strony wymieniamy go na piece piątej generacji, jeżeli za podobne pieniądze albo odrobinę wyższe moglibyśmy uzbroić mieszkańców w, z jednej strony w pompy ciepła, fotowoltaikę i tego typu instytucje. Także myślę, że po pierwsze potrzeba w ogóle ten program podzielić i przekazać samorządom wojewódzkim, które świetnie sobie radzą z wydawaniem pieniędzy i samorządy skierują je dokładnie do takich gmin jak Tuliszków, jak Turek, tam gdzie włodarze będą wiedzieli, co z tymi pieniędzmi zrobić. Minister siedzący w Warszawie nie ma bladego pojęcia o tym, jakie są potrzeby w danej miejscowości czy w danym miejscu. To jest to, co powinniśmy zrobić. Rząd, Prawo i Sprawiedliwość cały czas dąży do centralizacji. Wszystko próbuje zagarnąć do Warszawy. My niedługo będziemy jeździli do Warszawy po kartki na cukier, jak będzie dalej taka prowadzona polityka. Nie. Największym sukcesem ostatnich 30 lat jest reforma samorządowa, reforma administracyjna. To tam na dole są ludzie, którzy wiedzą, czego ich sąsiad potrzebuje. Nie minister w Warszawie. Pan marszałek jest od tego, żeby rozmawiać z samorządowcami, pytać o ich potrzeby i wspólnie rozwiązywać te problemy. Robiliśmy to świetnie i cały czas to się udaje. Pamiętajmy, że nadal mamy Polskę i Wielkopolskę samorządową. Dbajmy o nią, bo jeżeli wszystkie decyzje będą w Warszawie, to naprawdę, proszę Państwa, będziecie musieli z każdą pierdołą jeździć do Warszawy i tak jak kiedyś były zjednoczenia, do których się jeździło po różnego rodzaju kwity, żeby można było kupić cement, tak za chwilę nas to czeka. Nie chcemy powrotu tych spraw. My naprawdę tego czasu. My naprawdę wiemy, czego potrzebujemy jako samorządowcy. Kilka słów może o wyzwaniach stojących przed Turkiem. Chcę jednoznacznie powiedzieć, że niemożliwe nie istnieje. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu mało kto przypuszczał, że w Turku może przyjść inwestycja rzędu kilkuset milionów, miliarda złotych, bo Turek leży oddalony od autostrady. Dzisiaj wiemy, że taka inwestycja jest możliwa. Niemożliwe nie istnieje. I chcę wspomnieć o kolei. Byłem pierwszy, który rzucił hasło budowy kolei z Konina do Turku. W imię to, że podnosi PiS również temat kolei premier Morawiecki, to współgra z tym, co my mówimy w naszych hasłach wyborczych pani premier Kidawy-Błońskiej, współpraca nie kłótnie. To współgra z tym, co mówi Grzegorz na swoich plakatach, zgoda buduje. Niemożliwe nie istnieje. Możliwa jest budowa kolei z Konina do Turku po to, by z Konina utworzyć węzeł kolejowy, a Turek przestał być jedynym miastem w Wielkopolsce bez dostępu do linii kolejowej. Obecnie są prowadzone konsultacje nad strategią rozwoju województwa wielkopolskiego i tam zostały już wprowadzone pierwsze zapisy mówiące o tym, że kolej z Konina do Turku może być realizowana. Jest zapis mówiący o tym, o doprowadzeniu linii kolejowej do wszystkich miast powiatowych w Wielkopolsce, a tylko Turek jest jedynym miastem powiatowym, który nie ma takiego dostępu. Jest wprost wymieniana budowa linii kolejowej z Konina do Turku. Niemożliwe nie istnieje, uwierzmy w to, również linia kolejowa z Turku do Konina jest możliwa, a wierzę również w to, że będzie możliwe i przedłużenie do Uniejowa i do Łodzi. Znaczy, mnie trochę zdumiała podczas wizyty premiera Morawieckiego takie potraktowanie właśnie tego tematu, o którym mówi Darek, na zasadzie takiego pobocza, to takie dopytania. Tak, premier nie mówi w głównym swoim przemówieniu. W głównym swoim wystąpieniu. Ja obserwowałem to, co mówił w kole i tam główne wyznaczniki tego, czego oczekuje koło, padły w kole. Obwodnica północna, most między Koninem a Kołem jako udrożnienie szlaku, obwodnica północna Koła. Natomiast tutaj słuchałem ze zdumieniem i wydawało mi się, że sztandarową rzeczą, o której powinien powiedzieć premier, jest właśnie ta propozycja, a ona gdzieś tam została schowana. Ja w swojej interpelacji już Państwu przecież przedstawiałem też, że te 600 milionów jest i my również akceptujemy i będziemy zmierzać do tego,
ażeby to połączenie się stało i dalej Turek powinien dalej połączony być z Kaliszem, to znaczy to powinno być w dalszym ciągu, żebyśmy też mieli węzeł ten kolejowy faktycznie dalej idący, prawda? No także jak najbardziej.